inaczej ta szkoła wygląda względem takiej typowej. Widziałem tam przykładowo kanapy, coś takie, po prostu taka mniej jakby tak formalnie szkoła. Czyli taka szkoła bardziej jaka? Bardziej taka do ucznia, bardziej taka, jakby wydawało się na pierwszy rzut oka, że luźna atmosfera jest bardziej. Wybrałbym na pewno to liceum ze względu na wyposażenie, chociaż jeszcze, nie no, z tego co widziałem, to naprawdę jest dobrze wyposażone, sala gimnastyczna jest bardzo duża i no, dobrze wyposażona, no a korytarze też bardzo fajnie wyglądają, myślę, że miło tu można spędzić czas na przerwach. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, całą szkołę i Julkę Banasia, która się tutaj przerywa, no i ogólnie całą szkołę numer 2, gimnazjum numer 2 w Tomsowie. Dzięki. No to co ciekawego możesz powiedzieć nam o tej szkole? W tej szkole wszystko jest ciekawe. Matematyka z panem Słabym jest na pewno bardzo ciekawa. Jest pełna doznań. Jakich doznań? Różnych. Od szczęścia, po płacz, po śmiech, naprawdę wiele się dzieje na matematyce. Jakie macie tutaj zajęcia takie pozalekcyjne? Pozalekcyjne mamy w sumie tak naprawdę z każdego przedmiotu. Mamy i sportowe zajęcia, i takie przedmiotowe. Często gracie w piłkę nożną? Ogólnie WF jest dostosowany do uczniów, więc jaki chcesz, to taki masz. Wszyscy są otwarci. No, widzę, że jest mniejsze grono uczniów, więc nauczyciele mają indywidualny dostęp do każdego. Mogą zobaczyć, kto ma z czym problem i na pewno pomagają to rozwiązywać. Serdecznie pozdrawiam gimnazjum w Świerczowie i starszą siostrę. Mamę i tatę i pana prowadzącego. Dlaczego wybrałeś tą szkołę? Wybrałem tę szkołę. Wybrałem tę szkołę głównie z powodu dni otwartych. Mogłem uczestniczyć w zajęciach humanistycznych, które bardzo mi się podobały, a jak się w praktyce przekonałem po kilku miesiącach, że faktycznie opłacało się na zajęciach z rozszerzonego polskiego, mogę analizować dowolnie wybrane przez siebie utwory, więc dla każdego znajdzie się coś ciekawego na tych zajęciach i nigdy się na nich nie nudzimy. Aha, ktoś ci pomagał, w wyborze tej szkoły, czy sam sobie wybrałeś tą? W wyborze szkoły nikt mi nie pomagał, wręcz przeciwnie. Namawiali mnie, żeby pójść do liceum w numer 5 w Opolu. Jednak tu jak byłem, poczułem tę atmosferę, zobaczyłem uśmiechy tych uczniów, którzy prezentowali mi dane profile i zobaczyłem, że naprawdę się opłaci. I porozmawiałem z osobami starszymi, które też tutaj chodziły i też to potwierdziły. Zadowolony jesteś z wyboru? Po ponad sześciu już miesiącach jestem niezwykle zadowolony. Mogę się tu realizować, dzięki tej szkole mogę uczestniczyć w zajęciach w grupie lokalnej Balaton, mogę się rozwijać, odkryłem sobie nową pasję, nowe powołanie i mam nadzieję, że to dalej będzie się rozwijało. Widziałaś już jeden profil i był to profil o tematyce turystyce geograficznej, a teraz jesteś na profilu medialnym i co cię przekonało tutaj? No, Marcin Luszczyk oczywiście. Teraz możemy kogoś pozdrowić, kogo byś chciała pozdrowić? Oczywiście bliskie mi osoby takie jak Paulina Procyszyn, piłkarkę z opolskiego województwa i oczywiście moją kochaną mamusię. Wychowawczynię, nie? No też, no pozdrawiam. Bardzo mi się spodobała sala biologiczno-chemiczna. Zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Spodobała mi się też ilość eksperymentów albo jakość eksperymentów w sali chemicznej. Nauczyciele są bardzo mili. Dlaczego warto się uczyć w tej szkole? Ponieważ są małe grupy, małe klasy, szkoła jest dobrze wyposażona, co daje bardzo duże wyniki w nauczaniu, a chyba po to się idzie do szkoły, żeby mieć wyniki. A dlaczego wybrałeś tą szkołę, a na przykład nie LO2 albo inne liceum? Uznałem, że wolę pracować w grupach 17-18 osobowych, czy tak jak na przykład na matematyce mamy grupę 10 osób bodajże teraz. I takie grupy będą miały dużo lepszy wpływ na mnie niż powiedzmy 30-osobowa grupa. Że lepiej się nauczy tego przedmiotu, nauczyciel się bardziej na mnie skupi. Będzie to bardziej jak nauczanie indywidualne niż w takich wielkich grupach.